Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku podcastu Politics Now. Ja nazywam się Adrian Roczkowski, a ze mną są dwaj redaktorzy Politics Now. Rafał Wącław. Dzień dobry. Tutaj. I Paweł Żuszczak. Witam serdecznie. Jest, witam serdecznie. Salutuję i Tobie, Paweł. Ostatnio, w poprzednim odcinku, rozmawialiśmy o kobietach. Temat wyjątkowy, tak samo jak temat dzisiejszy, ponieważ dziś będziemy rozmawiali o mężczyznach. Konkretnie o takich dwóch szczególnych mężczyznach. Jeden z nich mieszka w Waszyngtonie, nazywa się Joe Biden. Drugi z nich mieszka w Chinach. Nazywa się oczywiście Xi Jinping. Tematem przewodnim naszego dzisiejszego odcinka są relacje chińsko-amerykańskie. I może zacznijmy od narysowania takiego małego kontekstu historycznego. Jak wyglądały te relacje między oboma krajami? I czy Rafale mógłbyś zacząć i opowiedzieć nam, jak te relacje chińsko-amerykańskie wyglądały z perspektywy Chin? Stricte, żeby w ogóle zrozumieć cały konspekt relacji, czy raczej rywalizacji już obecnie amerykańsko-chińskiej, powinniśmy zacząć jednak od początków globalizacji tak naprawdę. Czyli tak w skrócie muszę tutaj teraz przybliżyć, jak to wygląda. Znaczy, o co mi chodzi? Zaraz z początkiem globalizacji, czyli początkiem nowych odkryć geograficznych, tam Kolumb zaczął i tak dalej, Chiny były dosyć potężne względem Europy. Praktycznie były numerem jeden światowym mocarstwem, tylko że Europa nie zdawała sobie z tego sprawy. Wręcz nawet do X wieku, czy nawet jeszcze później do XIV, technologicznie Chiny przeważały. Stąd w ogóle wzięło się sinocentryczne spojrzenie na świat Chińczyków i to jest bardzo ważne, co teraz powiedziałem. No i w XIX wieku, jak już Europa zdominowała kulę ziemską, nastało słynne 100 lat upokorzenia państwa chińskiego, co Chiny lubią podkreślać, gdzie to państwa, w zasadzie mocarstwa kolonialne typu Wielka Brytania, Francja, Portugalia, zdominowało państwa środka. No i potem po upadku cesarstwa Chiny się rozpadły, potem się połączyły, potem komuniści przejęli władzę, mówiąc tak już bardzo skrótowo. No i w latach 50. Chiny zerwały już relacje z USA, ponieważ te chciały uznać albo uznały Tajwan, tutaj tak do końca nie pamiętam, musicie mi wybaczyć. Ale stricte do 72 roku relacje chińsko-amerykańskie praktycznie nie istniały, aż komuniści zaczęli powoli się otwierać na świat. I wtedy Nixon odwiedził Chiny, jeżeli dobrze pamiętam, to był Nixon. I następnie Chińczycy pod rządami Deng Xiaopinga zaczęli wprowadzać reformy gospodarcze i się rozwijać. I na początku tam XX wieku dołączyły do Światowej Organizacji Handlowej i generalnie Chiny wykorzystywały unitarny świat amerykański, no stały po upadku Związku Radzieckiego, do własnego rozwoju. I ciekawą rzeczą jest to, że Deng Xiaoping wprowadził politykę schowania głowy w piasek, znaczy nie reagowania na to, co się dzieje w polityce międzynarodowej, tylko skupienie się na rozwoju i stopniowo, nie wychylając głowy, się cały czas rozwijać. I w tym momencie dochodzimy do sytuacji obecnej, gdzie w 2012 roku władzę przejął Xi Jinping, który skończył z tą polityką i zaczął politykę mocarstwową Chin z sinocentrycznym spojrzeniem na świat, gdzie to Chiny są najważniejsze według nich, a wszyscy dookoła nich to tacy ich trybutariusze, jak to miało miejsce kiedyś tam w przeszłości. Dlatego mówiłem, że to jest takie ważne, bo Chiny nie patrzą na świat jak Zachód, jak Stany Zjednoczone, że najważniejszy jest handel, myśl oświeceniowa, że handlem można coś zyskać, tylko raczej wykorzystały te zachodnie inwestycje, ten unitarny świat do własnego rozwoju, żeby zająć należne ich miejsce w świecie. Czyli sinocentryczne, oni są najważniejsi, najpotężniejsi.
Tak mówiąc w skrócie i ogólnie, i w tej chwili dochodzimy do aktualnych relacji chińsko-amerykańskich, gdzie Chiny podważają obecny ład międzynarodowy i rzucają wyzwanie Stanom Zjednoczonym, ponieważ one chcą być tym numerem jeden z ich kulturowego punktu widzenia. Dziękuję Ci naprawdę bardzo. Tak jak mówiłeś jeszcze na początku o tym, że rząd amerykański uznał chiński Tajpej, czy właśnie Tajwan, tak dokładnie ten, może nawet nie do końca uznał, co po prostu dalej traktował Tajwan jako ten właściwy rząd chiński, wtedy jeszcze jako Republikę Chińską. Tak, ale to się zaczęło to właśnie możesz, Pawle, tutaj kontynuować ten wątek. Gdy w Chinach zapanowała wojna domowa, tam po wygaśnięciu dynastii monarchicznej, powstały dwa zwalczające się obozy, obóz komunistyczny i obóz republikański. One zwalczały się nawzajem, jeden zdobywał przewagę, potem drugi zdobywał przewagę, potem przyszła okupacja japońska, a potem po II wojnie światowej, tam pod koniec, Sowieci bardzo pomogli tym komunistom chińskim, pomogli zepchnąć tę Republikę Chińską, która była uznawana, bo pamiętajmy, że przed II wojną światową reżimy komunistyczne nie były uznawane przez państwa Zachodu. Czy tam bolszewicka Rosja, potem Związek Sowiecki, czy tam nawet ta tak zwana Chińska Republika Ludowa, co okupowała te terytoria, nie były uznawane na arenie międzynarodowej. Dopiero jak Hitler wypowiedział wojnę Związkowi Sowieckiemu, dopiero wtedy się państwa Zachodu, czy tam USA, czy Wielka Brytania, czy Francja się otworzyły jakkolwiek dyplomatycznie na te państwa. Chociaż też krótkofalowo, ale do tego potem przejdziemy. No i USA uznawało jako jedyną władzę w Chinach, jedyną taki tak naprawdę, jedyny podmiot państwowości chińskiej, Republikę Chińską. I ona została właśnie wyparta przez komunistów w latach 40. już po wojnie i została wyparta na Tajwan. I w Tajwanie, dzisiaj mówimy na to Tajpej czy Tajwan, a tak naprawdę pełna nazwa tego państwa się nazywa Republika Chińska. I ten właśnie Tajwan rości sobie roszczenie do całych Chin kontynentalnych. I właśnie dlatego USA uznawały go za jedyną prawdziwą republikę, jedyny prawdziwy rząd, a Chińskie Republiki Ludowej, która de facto rządziła tam, na tych terytoriach, no nie uznawali. Tak jak ISIS, państwo islamskie na Bliskim Wschodzie, teoretycznie miało swoje władze, obejmowało nawet spory obszar, ale prawie nikt go na świecie nie uznawał jako państwo. A bo też inna sprawa, że z Krymem od 10 lat prawie już to jest pod okupacją rosyjską, ale wiele państw tego nie uznaje. Mimo, że tak jest, to tego nie uznaje. To jest po prostu polityka. To jest całkowicie inna sprawa. W relacjach, w dyplomacji, sprawa przetargowa również i tak dalej. Ale wracając właśnie do tego, te relacje dyplomatyczne otworzył Richard Nixon, o którym wspomniałeś, bardzo słusznie zresztą. To się rozpoczęły takie pierwsze jakkolwiek dyskusje dyplomatyczne na takiej arenie międzynarodowej, otwieranie się Chiny na coś innego niż Związek Sowiecki, bo właśnie ze Związkiem Sowieckim wtedy Chiny zaczęły mieć też coraz bardziej napięte relacje, Chiny kontynentalne, tam Chińska Republika Ludowa, walcząc o prymat w świecie komunistycznym, w tym bloku wschodnim. I później w latach 90. to już potem Bill Clinton, jak rządził Deng Xiaoping w Chinach, który właśnie te reformy gospodarcze, wolnorynkowe reformy gospodarcze wprowadził, pozwalając Chińczykom się bogacić i jak to w Polsce było popularne, że chińskie tanie towary przychodzą do Polski. Były tanie, chińskie, byle jakie, ale chińskie były tanie i to jest pokłosie tych reform. I właśnie Bill Clinton pozwolił na ten handel z Chinami, bo wcześniej to było albo obwarowane jakimiś restrykcjami, albo taryfami celnymi, albo czymś innym, albo pozwoleniami, albo certyfikatami. On to otworzył i właśnie przez te reformy Chińczycy, a później także chiński rząd, zaczęli po całym świecie, no może niejako powoli uzależniać cały świat handlowo od siebie, o czym słusznie zresztą wspomniałeś, Rafale, że Chińczycy używają handlu jako instrumentu w polityce. Nie jako handlu dla samych zysku, zysk nie jest celem, tylko celem jest uzależnienie jakieś polityczne, tak, międzynarodowe. Właśnie dlatego. Tu mógłbyś bardziej, przerwę, dla Chińczyków właśnie, znaczy nie dla Chińczyków, dla Chińskiej Republiki Ludowej właśnie ważne jest to, że oni przyjęli te zachodnie systemy, czy kapitalizm, wolny rynek i tak dalej, tylko że przyjęli go na swój wzór, tak zwany chiński kapitalizm, chiński socjalizm, tak to lubią mówić właśnie partyjniacy chińscy, że wzięli to do siebie, tylko zrobili po swojemu. I wykorzystali jako narzędzie polityczne. No to od pewnego czasu dopiero Deng Xiaopinga się zaczęło, bo wcześniej tam były te
tak zwane krwawe rządy, ty tak jak pamiętasz zresztą o tym. Zresztą to o tym teraz nie będziemy mówić, bo to już całkowicie inny temat by był, ale dopiero właśnie od tego czasu handel zaczął być taki sukcesyjny, zakończony sukcesem dla Chin, dla Chińskiej Republiki Ludowej. Możemy teraz przejść do kolejnego tematu, czyli do tego, jak te relacje wyglądają obecnie. Tak jak tutaj mówiliście, USA na skutek właśnie ocieplenia relacji wzajemnych uznało tu Chińską Republikę Ludową, stało się tak w roku 1979 i tak pozostaje też do dziś. Jednak ten Tajwan nie zniknął, tam dalej jest. Jest tak uznawany no obecnie, tak oficjalnie, jako część terytorium chińskiego, ale USA dalej tego Tajwanu broni. Może nie ma tam ambasady na przykład, z uwagi na brak oficjalnych stosunków, ale ma tam swój konsulat. I tutaj pojawia się ważna kwestia, dlaczego tak jest. Dlaczego tak się stało, że USA, mimo poprawy relacji z chińskimi komunistami, dali broni tego Tajwanu? Tutaj może Paweł odpowiesz najpierw. Bo Chiny kontynentalne, czyli Chińska Republika Ludowa, Chiny kontynentalne, żeby krócej było, to Chiny kontynentalne tak naprawdę nigdy nie były bliskim współpracownikiem USA i myślę, że oni to nawet zauważyli już wcześniej, tylko po prostu chcieli ich zwrócić jakby przeciwko Związkowi Sowieckiemu, albo stworzyć jakąkolwiek alternatywę dla tego Związku Sowieckiego w tych latach 70., 80. I w 79. roku, tak jak powiedziałeś, no to już Jimmy Carter był prezydentem w tym momencie. Ale to wszystko zaczął Nixon tak naprawdę, te reformy. Richard Nixon. Tak, tak, oczywiście. 8 lat wcześniej. Ale właśnie, te Chiny kontynentalne nigdy nie były prawdziwym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych. Mimo, że czasami mogą mieć bliskie relacje, znaczy bliskie teoretycznie, czy nawet handlowe, czy współprace, nawet jakiekolwiek militarne, ale nie wiedzą, widzą to, klasa amerykańska polityczna widzi, że oni nie są dobrymi sojusznikami. A Chiny wyspiarskie, czyli tak zwany Tajwan, już od 40 lat tak naprawdę się uzależniły od USA i handlowo, i militarnie, i dyplomatycznie, bo tak naprawdę USA, ta administracja Trumana, później Eisenhowera, wysyła ogromne inwestycje właśnie na tę wyspę chińską Tajwan. I dlatego oni postrzegają to jako swój przyczółek w tym regionie świata. Przyczółek i jednocześnie, jakby powiedzieć, zapomogę dla Japonii, bo Japonia jest strategicznym sojusznikiem w takim regionie azjatyckim Stanów Zjednoczonych. Drugim sojusznikiem, takim ewentualnie bliskim, można by powiedzieć, Australia jest, no ale Australia jest bardzo oddalona od tego regionu mimo wszystko. Więc, czyli tak naprawdę Tajwan jest takim przyczółkiem USA w regionie, tak jak Izrael na Bliskim Wschodzie, też jest taki przyczółek USA w regionie. I dlatego oni w to bardzo inwestują. A jednocześnie nie chcą eskalować napięcia, na przykład przez zakładanie ambasady, czy przez jakieś bardzo takie, bardzo agresywne ruchy. Chociaż są zaczepki, na przykład woda terytorialna, jak są chińskie, czy są wody terytorialne Chińskiej Republiki, czy Chińskiej Republiki Komunistycznej, to jedna flota wojskowa przepłynie przez to i ostrzeżenie jeden rząd wydaje. Nie wolno przepływać przez nasze wody, ostatnie ostrzeżenie. A potem zawiesi się następne ostatnie ostrzeżenie. I tak, takie są zaczepki trochę, ale na razie do eskalacji żadnej nie doszło. A tak wspomniałeś o tym aspekcie handlowym. Ważnym też pod tym aspektem wydaje mi się, że są półprzewodniki. O tym już dużo więcej może Rafał powiedzieć. Nawet wcześniej. Kilka tygodni temu bodajże pojawił się ten artykuł na naszej stronie. Tutaj też zapraszam, link będzie w opisie. Ale Rafał, czy możesz nam więcej o tych jeszcze półprzewodnikach powiedzieć? Jak one wpływają na relacje Tajwanu z USA? Zanim zacznę o półprzewodnikach, to ja muszę powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. O polityce dwóch Chin stosowanych przez Stany Zjednoczone. To znaczy, z jednej strony USA ma stałe kontakty z Chińską Republiką Ludową, a z drugiej strony nie zrywa współpracy z Tajwanem. Jakby to ująć, dba o relacje z nimi, ale nie uznaje ich niepodległości, przez to zrzuca ciężar wypowiedzenia wojny na Chińską Republikę Ludową, a jednocześnie dalej ma relacje z Tajpej i jak powiedział Paweł, są tam inwestycje i tak dalej. Także to jest bardzo mądra strategia, bo nie pozwala jednocześnie Tajpej wypowiedzieć samej sobie niepodległości, co by od razu Chiny sprowokowało do ataku. Także bardzo rozsądna i fajna polityka, która trzyma obie strony w szachu. I Tajwan, i Pekin. A co do półprzewodników, to jest to kolejny bardzo ważny aspekt, który komuniści z Chin kontynentalnych chcieliby mieć u siebie.
ponieważ to jest złoto XXI wieku. Wszystko w tej chwili jest uzależnione coraz bardziej od mikrochipów. Samochody, komputery, czego się nie otaczasz, pewnie jakiś półprzewodnik w twoim życiu istnieje. I najnowocześniejsze półprzewodniki na świecie są produkowane na Tajwanie. No i dlatego HRL to jest kolejny powód, poza tym, że dla nich to zbuntowana prowincja, chce podbić Tajpej, żeby mieć dostęp do najnowocześniejszych półprzewodników na świecie, bo półprzewodniki oczywiście też są stosowane w technologiach wojskowych. Więc w tej chwili to Waszyngton ma przewagę nad Chinami, bo nie dość, że ma własny fajny system półprzewodnikowy, Intel, to jeszcze ma sojusz jako taki z Tajpej, dzięki czemu ma dostęp do tych najnowocześniejszych półprzewodników, a Chiny nie. Jak były ostatnio jakiś czas temu sprawdzanie tabletów chińskich, jakie chipy posiadają, to się jednak okazało, że tam są od 5 do 7 lat wstecz względem tych chipów tajwańskich, także Zachód i Tajwan ma w tej chwili przewagę technologiczną nad Chinami, także pozostaje nam się tutaj tylko cieszyć. Przewagę technologiczną, ale jednocześnie Chiny posiadają olbrzymie złoża metali szlachetnych, które są używane do tworzenia tych chipów i nie tylko oczywiście. Nikiel, lit i tak dalej. Tak samo Australia chyba ma, także nie jest tak źle. Nie jest tak źle, ale jednak Chiny górują na tym, szczególnie dlatego, że oni rozpoczęli. To już się zaczęło za Deng Xiaopinga, ale później zaczęło coraz bardziej być wykorzystywane w polityce zagranicznej Chin. Zaczęli wykupywać w różnych regionach świata, szczególnie w tych biedniejszych w Afryce, różne strategiczne miejsca, na przykład kopalnie jakieś, albo strategiczny punkt pod względem geopolitycznym. W sensie, że na przykład pożyczą jakiemuś skorumpowanemu rządowi afrykańskiemu duże pieniądze, nawet w dolarach, ale pod warunkiem, że pod zastaw oddadzą im jakiś tam teren. Się rząd zgodził, bo oczywiście może to wykupić potem tego, tylko że po czasie się okazało, że nie mają pieniędzy wystarczających, żeby to wykupić. I to przechodzi w ręce chińskie. I to już jest poważny problem dla Zachodu w tym momencie. Zauważyliśmy to na początku tych lockdownów w 2020 roku, jak cała ta flota tankowców z Chin była tak naprawdę albo przystopowana, albo nawet przyblokowana przez pewien czas. No to nawet w Polsce żeśmy zauważyli, jak karty graficzne do komputerów bardzo podrożały, bo deficyt był. Bo Chiny to zablokowały. Ale ja myślę, że to na razie był przedsmak. Jeżeli Zachód nie wykona jakichś działań konkretnych w tym kierunku, to będzie tylko narastać, że Chiny mogą uzależnić go jakkolwiek gospodarczo. Może nie technologicznie jeszcze, ale gospodarczo mogą uzależnić Zachód od siebie w taki czy inny sposób. Co do tego, co mówisz, to jest jedna ciekawa rzecz, bo tak Xi Jinpinga zaczęła się polityka od uzależnienia od łańcuchów dostaw, zwłaszcza w sekcji high-techu, czyli tam próbuje mieć własny przemysł półprzewodnikowy, technologiczny, przemysłowy, także to też trzeba mieć na względzie. No dobrze, to już może jeszcze, skoro mowa o konfliktach i dużo się mówi o tym, że wkrótce właśnie z powodu Tajwanu może dojść do wojny między Chinami i USA. Czy uważacie, że jest na to w ogóle szansa, czy jest taka możliwość? A jeżeli tak, to kiedy taki konflikt mógłby nastąpić? Paweł, Rafał, którzy z was? Rafał, może ty zacznij teraz, dla odmiany. Szczerze, to tutaj nie ma za dużo do powiedzenia. Reforma chińskiej armii kończy się w 2027 roku, więc wtedy potencjalnie Chiny mogą zaatakować. Pytanie brzmi, jak będzie wtedy wyglądała sieć sojuszy amerykańskich oraz czy Chiny się jednak na to decydują. Bo jednak tutaj trzeba się odesłać do wojny na Ukrainie, ponieważ Chiny prowadzą manewry wojskowe z Rosją albo część technologii wojskowych Chin polega na technologii rosyjskiej starej. Także oni patrzą za to, że Rosja początkowo dostawała lanie, byli zdziwieni. I przez to sami się zaczęli bać potencjalnego ataku na Tajwan. Także to jest trochę zabawne. I czy szczerze daje jakieś 5% szansy ataku? Ponieważ Chiny też dojeżdża kryzys wewnętrzny gospodarczy ostatnimi czasy, zwłaszcza rynek mieszkaniowy i przede wszystkim kryzys demograficzny. Chociaż z drugiej strony
państwa autorytarne nie myślą logicznie, więc Xi Jinping może sobie pomyśleć, domyka nam się okienko, to jednak zaatakujemy. Ale moim zdaniem, jak Chiny popatrzały na wojnę na Ukrainie i to, że Zachód jednak dalej ma przewagę i technologiczną, i całą sieć sojuszy, to raczej nie zdecydują się na atak w najbliższym czasie, jak już to po 2027 roku. A czy były już takie sytuacje, kiedy Chiny miały rzekomo atakować Tajwan, ale od tego odstąpiły? Czy to jest pierwsza taka sytuacja, kiedy do wojny może realnie dojść? Oczywiście realnie w kwestii, no, być może nawet małych szans, ale te szanse zawsze gdzieś tam są. A czy się Chiny często podpływają swoimi statkami pod Tajwan, pokazując pozycję siły, coś jak Rosja czy inne kraje autorytarne lubią właśnie pokazywać, prężyć muskuły, no ale nie sądzę, żeby to miało rozpętać wojnę. Jak była sekretarz chyba stanu Ameryki na Tajwanie jakiś czas temu, to właśnie wtedy całą flotę wysłali, helikoptery, ostatecznie do niczego nie doszło. To była przewodnicząca Izby Reprezentantów Nancy Pelosi w tym czasie. No. Ale tak. Tak, też wysoko postawiona persona. No to Paweł, ma już też coś od siebie tutaj dodać. No widzimy, że USA już od pewnego czasu, właściwie to się inaczej zaczęło, bo USA od czasu upadku tej zimnej wojny, to ja już kiedyś pisałem o tym artykuł, to też możemy dać potem w opisie, od upadku zimnej wojny zaczęło się postrzegać jako taki policjant świata, takie państwo, które pilnuje porządku wszędzie na świecie. To widzimy tam w Kuwejcie wojnę, czy potem w Iraku, czy ISIS, czy coś innego jeszcze. W każdym przypadku możemy widzieć. I od tego czasu niejako USA przestały zauważać jednego konkretnego wroga, a raczej się skupiają na takich lokalnych konfliktach, malutkich, mało ważnych z perspektywy globalnej. I to był błąd. Dopiero to wykonał zwrot w tym kierunku Donald Trump po 16 roku, jak wygrał te wybory. Zaczął przekonywać kongresmenów do takiego przewartościowania polityki zagranicznej, bo większość kongresmenów czy tam senatorów cały czas Rosję jako spadkobiercę Związku Sowieckiego postrzegało jako mniejsze czy większe zagrożenie, a Trump z kolei się bardziej chciał zwrócić ku Chinom. On w ogóle miał taką koncepcję, żeby USA zacieśniło, to kiedyś miał, teraz już nie ma, ale kiedyś miał taką koncepcję bardzo ambitną, żeby USA zacieśniło stosunki z Rosją, odłożyło dawne przywary, dawne konflikty i żeby wraz z Rosją utworzyć blok przeciwko Chinom, czy to w współpracy gospodarczej, czy jakiejkolwiek innej. To był taki, to na razie były tylko plany zwykłe, ale taki opór napotkał nie tylko w Kongresie czy w Senacie amerykańskim, a także i w społeczeństwie, że to nie przeszło. A Trump jako pragmatyczny polityk myślę, że nie będzie chciał tego ciągnąć. Ale właśnie od tego czasu, od tego zwrotu Trumpa, USA zaczął postrzegać Chiny jako realne zagrożenie na arenie międzynarodowej. I od tego czasu, i potem także administracja Bidena także to przejęła i zaczyna w mniejszy lub większy sposób się przygotowywać do ewentualnego konfliktu takiego czy innego. Czy to robi udolnie, czy nieudolnie, to już inna sprawa. Ale na przykład weźmy porozumienie AUKUS z 2021 roku, co Trump zaczął negocjować, a administracja Bidena dokończyła. To jest porozumienie sojuszu wojskowego pomiędzy Australia, UK, Wielka Brytania i US, czyli Stany Zjednoczone. Porozumienie sojusznicze, wojskowe, bardzo ścisłe. Trump jeszcze chciał do tego zaprosić Japonię i Indię, no ale coś tam przeszkodziło, to już tą kuluarowe rozmowy, o których nie mamy pojęcia, ale przeszkodziło, no i do tego nie doszło. Ale w 2021 roku właśnie ten sojusz powstał. I dlatego Stany Zjednoczone się mimo wszystko jakkolwiek szykują, ale myślę, że wojny nie będzie. Chiny patrzą długoterminowo. Ogólnie mentalność dalekowschodnia jest taka, że oni nie myślą, żeby coś, jakiś sukces odnieść w perspektywie swojego życia, ale w perspektywie korporacji, organizacji, czy też nawet państwa, jak tutaj w tym przykładzie patrzymy. Czyli, że oni chcą być na 1100% przygotowani na ewentualny konflikt, żeby go wypowiedzieć. Na 1100% pewni, że jego wygrają. Więc no, na razie co zauważamy, no to te skutki gospodarcze, reform wolnorynkowych Deng Xiaopinga i późniejszych także pierwszych sekretarzy, bo tam jeszcze dwóch było, Jiang Zemin i Hu Jintao. Jeśli przeinaczyłem trochę nazwisko, to przepraszam, bo nie jestem, nie mam biegłości w języku chińskim. Ale właśnie oni i teraz dopiero Xi, aktualny lider Chin kontynentalnych, zmienił tę politykę i też zaczął się wycofywać z reform gospodarczych, a jednocześnie
te owoce tych reform gospodarczych, ten wzrost PKB olbrzymi, kilkunastoprocentowy z poprzednich lat, on z niego bardzo czerpie, żeby jakieś tam, czy militarnie się rozwinąć, czy właśnie uzyskać dostęp do jakichś surowców w krajach biedniejszych, afrykańskich, południowoamerykańskich, także azjatyckich, czy manewry wojskowe przeprowadzać, czy cokolwiek innego. Czy finansować jakieś operacje ambitne. Na przykład słyszeliśmy o tym, że Chińczycy 3 lata temu prawdopodobnie już lądowali na ciemnej stronie Księżyca, czego żadne państwo na świecie nie dokonało. Mimo że technologicznie cały czas świat zachodni góruje mimo wszystko nad Chinami, no to jednak gonią go. Gonią go. Tak jak wspomniałeś o tym, że Chiny konkurencję chcą dla Zachodu robić i ja myślę, że oni starają się dogonić to bardzo szybko i jednocześnie nie upubliczniają. Wiele ich projektów jest ściśle tajnych i nawet kilka może być dorównywalnych Zachodowi już pod względem informatycznym czy tam cybernetycznym. Skoro o tym mówisz, to warto wspomnieć o rynku samochodowym, gdzie Chiny dzięki tanim elektrykom zdominowały już rynek swój wewnętrzny, jak i już powoli europejski, także postępy są. Mm-hmm. I te fotowoltaika, kolejny przykład. Tak, no ale dlatego mówię, że USA się przygotowują, a jednocześnie nic nie robią, żeby zapobiec temu, bo jak wcześniej wspomniałem, Bill Clinton, prezydent w latach 92-2000, doprowadził do takiego otwarcia gospodarczego Chiny na USA i wielu przedsiębiorców z USA zdecydowało się zainwestować w Chinach, czy tam otworzyć fabrykę, bo tam i tania siła robocza, i tańszy sprzęt, i tańsze metale szlachetne na miejscu i tak dalej, i przetwórstwo i wszystko. Tylko że wielu chińskich przedsiębiorców, a także państwowych firm, bo mimo wszystko są tam państwowe firmy, ale bardzo bogaci są chińscy przedsiębiorcy, no mniej lub bardziej podporządkowani partii, ale są prywatni mimo wszystko. Oni doprowadzili do tego, żeby niejako uzależniać amerykańskich przedsiębiorców, bo na przykład, no zacznijmy od tych samochodów elektrycznych, no powiedzmy jakiś tam Chevrolet. Chevrolet postanawia otworzyć sobie fabrykę, Chińczycy mówią, dobrze, wszystko zrobimy, tylko tutaj jedna mała część jest taka, to my możemy zamienić na zamiennik, ale to od nas będzie ten zamiennik szedł. Tutaj mamy takiego dobrego znajomego, mamy z nim umowę podpisaną, on będzie szybko dostarczać i to będzie i taniej, i szybciej, a tak, to jakbyście chcieli sprowadzić siebie z Ameryki, to tyle by to trwało i wielu amerykańskich przedsiębiorców na to poszło. No i potem zaczęło tego żałować, dlatego że jeżeli Chińczycy powiedzą, oj, nie możemy już tego zamiennika mieć, albo ceny musimy podnieść, albo kolejka oczekiwania jest inna. Właśnie tak jak mówiłeś, w samochodach elektrycznych to jest bardzo widoczne. Wszystkie te baterie do hybryd czy samochodów elektrycznych, to praktycznie wszystko się dzieje za przyczyną Chin, albo za przyczyną jakichś tam związków z Chinami, mniejszych lub większych. Więc mi się wydaje, że po prostu Chiny będą chciały uzależniać świat od siebie. Słyszałeś może o grze chińskiej Go? Tak, sam mam zamiar się jej nauczyć. Mm-hmm. To jest taka gra, która polega na tym, żeby rozmiejscowić swoje pionki na różnych pozycjach i potem dopiero po jakimś czasie to owocuje. I ja myślę, że Chińczycy podobną strategię stosują w tym momencie, żeby w różnych miejscach przyczółki porobić, powoli uzależniać to, tamto, małymi krokami, cierpliwie, może nie w tym pokoleniu zaowocuje, może w następnym, może za 100 lat dopiero, powoli, powolutku, małymi krokami, ale do celu. Więc dlatego myślę, że na pewno nie będzie wojny, przynajmniej na razie, bo jeszcze nie są Chiny wystarczająco silne. Militarnie USA cały czas górują nad Chinami, gospodarczo to już jest porównywalne, bym powiedział. Trochę śledzi się zgodzę, ponieważ ostatnio w Chinach jest spowolnienie gospodarcze i raczej będą zmieniali swój model gospodarczy, bo obecny się wyczerpał. No taka jest prawda, skończyła się tania siła robocza i tak dalej. Ale chcę się odnieść do jednej rzeczy, której wspomniałeś, o tym uzależnianiu firm amerykańskich od Chin. Owszem, była tania siła robocza i było tak, przyjąć u siebie, zapoznać się z tym i zrobić po swojemu. Czyli przejmowanie know-how i dalej rozwijanie według własnych tam możliwości. I w to Chińczycy zrobili świetnie, czego przykładem są półprzewodniki, gdzie posiadają mnóstwo firm. Ta strata 5-letnia wcale nie jest aż taka duża. To jest do odrobienia niestety, jeżeli chodzi o te mikrochipy i tak dalej. A tutaj się jeszcze pojawił ten właśnie wątek handlu, to może tym zakończymy. W 2018 roku Donald Trump wprowadził wojny handlowe USA z Chinami. I tutaj mówiliście, że właśnie chińska gospodarka się jakoś słabo trzyma i ten ich model się wyczerpuje. I jak duży wpływ miały te wojny handlowe na tę obecną sytuację? Rafał?
Myślę, że żadną, szczerze powiedziawszy. Ten model zaczął się wyczerpywać już parę lat temu. Aktualnie praktycznie dogorywa. Jeżeli Chiny nie zmienią taktyki radykalnie, to może się to kiepsko dla nich skończyć, ponieważ młodzi Chińczycy nie mogą znaleźć pracy, a na przykład mają wysokie wykształcenie, wyższe, a nie chcą robić jakichś rodzice w roli, w fabryce i tak dalej, nie? Także tutaj, jak mówiłem, era taniej siły roboczej się skończyła, a firmy zachodnie też się trochę wycofały z Chin. Jak patrzyłem ostatnio na statystyki inwestycji zagranicznych, one tak, spadły dramatycznie. Także firmy po pandemii zaczęły się wycofywać z Chin. Także Chiny muszą zmienić swój model gospodarczy i już nie polegać tak do końca na międzynarodowych szlakach wodnych i właśnie taniej sile roboczej. Także tutaj jest słuszny zwrot Xi Jinpinga na postawienie na własny przemysł, własną produkcję i tak dalej. I od uzależnienia się od czynników zewnętrznych. No tak, tak jak wspomniałeś, tak jak ja już wcześniej zresztą o tym też mówiłem, że Xi Jinping właśnie zmienił model gospodarczy Chin i właśnie za jego rządów nastąpiło spowolnienie gospodarcze. Moim zdaniem jest to z tym spowodowane, że on odszedł od wielu reform wolnorynkowych. To tak ja myślę, tylko kwestią podsumowania. Czy macie coś jeszcze do powiedzenia? Jakieś pole wolnej wypowiedzi? Coś dodać ważnego może? Myślę, że aktualne relacje Chin z USA nawet nie są takie złe, zwłaszcza po spotkaniu Bidena z Xi Jinpingiem. Odnowili na przykład ten czerwony telefon. Nie wiem, czy wiecie, co to jest. Adrian, wiesz, co to tak, jest? Tak, przybliż państwo, proszę. Możesz wyjaśnić coś dla mnie. To polega na tym, że jeżeli coś się wydarzy, to coś ważnego, coś bardzo ryzykownego, to dwaj prezydenci od razu mogą do siebie zadzwonić. I to jest fajne, ponieważ przed tym spotkaniem ten telefon był zawieszony praktycznie. No to był taki sukces na pewno tego spotkania. Ale na dziś to wszystko, mi się wydaje. Dziękuję wam bardzo panowie za rozmowę. Ja byłem Adrian Wojczkowski, ze mną byli Rafał Wącław. Dziękuję za udział. I Paweł Wówczak. Dziękuję bardzo. Miłego dnia. To był podcast Politics Now. Do widzenia Państwu.